Dobry wieczór. Słuchajcie, wczoraj Raków Częstochowa wygrał swój mecz z Elisem 2-1. Brameczki Koczergin, Piasecki oraz Majambela. To już wszyscy wiemy. Piasecki z rzutu karnego. Super, fajnie, mogło być 3-0. Niestety stracona bramka w tych ostatnich minutach troszeczkę komplikuje sprawę awansu, ale w sumie nie jest tak źle. Niemniej chciałem sobie chwilkę dzisiaj pogadać na tematy w ogóle stadionów w Częstochowie oraz stadionów w ogóle w Polsce. Słuchajcie, wczoraj to jest bardzo popularne ostatnie słowo, ale de facto naprawdę to coś takiego było. Była wczoraj taka bardzo mocna słowa narracja przez komentatorów, pana Borka między innymi, narracja stadionów w Częstochowie. I pytanie, właściwie bardzo często w cudzysłowie pojawiało się pytanie do władz miasta Częstochowa, czemu piłkarze Rakowa grają na tak małym stadionie. I tutaj pojawia się problem. Oczywiście, słuchajcie, problem pojawia się tego typu, że dlaczego miasto ma płacić za budowę stadionu? Ja się zastanawiam. W ogóle zastanawiam się, czemu wszędzie, w całej Polsce stadiony są budowane z publicznych pieniędzy de facto. Chyba z tego, co się orientuję, od 11,5 do 13 miliardów złotych od 2006 roku zostało wydanych na budowę stadionów stricto piłkarskich. Oczywiście pomijam stadion w Gdańsku, w Wrocławiu, Poznaniu czy w Warszawie, bo te stadiony są dużo bardziej funkcjonalne, są tam koncerty, różne inne dyscypliny wykonywane. Niemniej ogólnie stadiony są budowane jako stricto piłkarskie. I moje pytanie jest tego typu, dlaczego tak naprawdę stadiony mają być budowane z pieniędzy publicznych? Wiecie, co mam na myśli? Bo piłką nożną wcale nie interesuje się aż tak dużo ludzi, żeby każde miasto miało po jednym lub nawet po dwa stadiony. W każdym mieście, żeby były po dwa stadiony. To jest jakaś w ogóle nasza narodowa paranoja. Wydajemy ogromne pieniądze na to, żeby inni ludzie kopali tam w piłkę. I to są stadiony po kilkadziesiąt, kilkaset milionów złotych. I to są pieniądze, sorry, wydawane tak naprawdę w błoto. No bo jeżeli macie mieszkanie komunalne, bo tym można nazwać aktualnie stadion na przykład Rakowa Częstochowa, bo to nie jest stadion Rakowa, to jest stadion miejski, który oczywiście jest dzierżawiony przez Raków. Oczywiście Raków płaci jakieś pieniądze, ale dalej jest to stadion wybudowany przez miasto Częstochowa na 5,5 tysiąca widzów. I moje pytanie jest, jeżeli ktoś z was ma mieszkanie komunalne i chce zapraszać tam co tydzień gości, ale niestety tych gości chce przychodzić coraz więcej, to wtedy zgłaszacie się do miasta, że potrzebujecie mieć większe mieszkanie komunalne, żeby robić imprezy, i wtedy miasto wam daje po prostu tak dwa razy większe mieszkanie do robienia imprez. No przecież to jest jakaś w ogóle paranoja i pomyłka. Stadiony, przepraszam bardzo, powinny być budowane tylko i wyłącznie z dotacji prywatnych. No, pana Świerczewskiego jak najbardziej na to stać. Ja wcale nikomu nie zaglądam do portfela, ani panu Świerczewskiemu, ani klubowi Raków Częstochowa. No ale popatrzmy na to w drugą stronę. Czy Raków Częstochowa, gdy awansuje do Ligi Mistrzów, dostanie jakieś kilkanaście milionów euro? Czy podzielą się z miastem tymi pieniędzmi? Czy podzielą się z jakimiś fundacjami? Czy podzielą się, nie wiem, z szkołami, szpitalami? Odpowiedź brzmi wiadomo jaka. Nikt nie dostanie z tego ani grosza, oprócz klubu, działaczy i piłkarzy, oczywiście, którzy sobie na to jak najbardziej zasłużyli. No niemniej, dlaczego z podatków lokalnych lub podatków budżetu państwa pieniądze mają być ładowane w błoto, czyli tak zwane stadiony piłkarskie? No i niestety będę musiał w ogóle zrobić na ten temat też oddzielny film, bo z tego, co się orientuję, w 2024 roku warszawska Polonia, mój taki flagowy temat, będzie miała budowany stadion z pieniędzy miejskich. I tutaj będę miał niestety pewnie zgrzyt z wieloma kibicami, bo zastanawiam się, czemu Polonia, ja wiem, że zaraz, bo okej, pytanie, czemu Polonia Warszawa ma mieć stadion z pieniędzy miejskich, co znaczy z naszych, nie z podatków. I ktoś zaraz powie, że Legia ma, że Wisła Kraków ma, że Krakowia ma, no Lech Poznań i wszyscy wielcy tego naszego kraju. Przepraszam, czekaj, pauza, jakiś statek głośno przepłynął. Więc dlaczego oni mają nie mieć? I oczywiście po części mają rację, bo jeżeli już wszystkie kluby w Polsce mają wybudowane, znaczy wszystkie, duża większość ma wybudowane stadiony z dotacji miejskich, to dlaczego mamy nie mieć Polonia? Okej, spoko. Natomiast w pierwszej kolejności, czemu w ogóle 13 miliardów złotych poszło na budowę stadionów w miejscach, gdzie inni ludzie kopią w piłkę? Tego totalnie nie rozumiem. Czemu piłkarze są zawsze u nas w kraju uważani za ludzi lepszych? Ja pomijam zarobki, bo zarobki idą już chyba przeważnie z fundacji, z funduszy prywatnych lub właścicieli klubu lub samych klubów. Pomijamy oczywiście Zagłębie Lubin i znajdzie się jeszcze kilka klubów tego typu. Natomiast zastanawiam się, czemu piłkarze są
tak wyjątkowymi ludźmi, że mają budowane ogromne areny, gdzie po prostu tam kopią w piłkę. Piłka nożna nie jest ambitnym zajęciem. Jeżeli ktoś na przykład się interesuje tylko piłką nożną, to mu osobiście szczerze współczuję. Piłka nożna nie jest ambitnym zajęciem. Oczywiście na piłce nożnej można zarobić, o piłce nożnej można mówić, między innymi ja, nie? Natomiast piłka nożna stricto nie jest ambitnym zajęciem. Kopią w nią ludzie, bo albo robią to dla przyjemności, dla własnego rozwoju fizycznego, spoko, albo na tym zarabiają ciężkie pieniądze, spoko. Ale jeżeli są ludzie, którzy tylko żyją piłką nożną i nie mają innych hobby ani zainteresowań, to jest mi wam was cholernie żal. Dobra, tyle na ten temat. Króciutko dzisiaj chciałem powiedzieć ostatnio. No w ogóle na ten temat zrobię oddzielny filmik, żeby to bardziej miało ręce i nogi. Ale moje pytanie do pana Świerczewskiego i do władz Częstochowy. Nie dajcie się. Stadion Rakowa Częstochowa powinien być wybudowany z prywatnych pieniędzy. Ewentualnie miasto może coś podżyczyć, ewentualnie może coś podżerować, nie wiem. Może się jakoś powinniście mówić. A, jeszcze jedna rzecz. Z tego, co przeczytałem w internecie, 93% wszystkich stadionów, czyli 11,5 do 13 miliarda złotych w Polsce, było finansowane z kasy państwa lub jakichś tam samorządów, a jedynie 4 do 7% było finansowane z funduszy prywatnych. Taka jest mniej więcej przepaść w tym finansowaniu. Więc jeżeli miasto Częstochowa wyłoży 90% na budowę stadionu, a pan Świerczewski 10%, to przepraszam bardzo, drodzy kibice i ludzie Częstochowy, na to się nie gódźcie. Bo nie wiem, stadion, który ma kosztować 50-100 milionów złotych, nie powinien być fundowany z kasy miejskiej czy z kasy państwa. Nie, sorry. Powinien być jak najbardziej fundowany z prywatnych pieniędzy i lub właścicieli klubu. Lub zrzutek kibiców, nie? Niech się zrzucają na ten stadion. Ale nie przypadkowych ludzi, którzy po prostu nie mają nic związanego z piłką nożną i mają piłkę nożną totalnie w dupie. Bo jest to, przepraszam, trochę mocno wkurzające. Dobra, tyle na ten temat. Brawo Raków, Pogoń Szczecin niestety przegrywa 0-1 po bramce Gifta. Dobra, trzymajcie się, cześć, hej.